Czas na najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Zapraszam na nasz program informacyjny. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. To najważniejsze tematy tego wydania. Dar młodzieży wypłynął w rejs niepodległości. Co decyduje o tym, za ile tankujemy? Głos Orlenu w dyskusji o przyszłości gospodarki. Flagowa fregata Polski Dar Młodzieży wyruszył właśnie w rejs dookoła świata. To wyjątkowa podróż i niezapomniane doświadczenie dla setek młodych Polaków, a sam rejs jest uczczeniem obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Stulecie odzyskania niepodległości obfituje w wiele okolicznościowych wydarzeń towarzyszących obchodom tej rocznicy. Jednym z najważniejszych jest rejs niepodległości, w który w minioną niedzielę wyruszyła polska fregata Dar Młodzieży. Żaglowiec odwiedzi 22 porty w 18 państwach. Przez pokład przewinie się ponad 530 studentów i uczniów szkół morskich oraz 400 laureatów konkursu związanego z obchodzoną rocznicą, którzy pochodzą z całej Polski. Z Gdańska. Z Rumi. Z okolic Kamienia Pomorskiego. Z Warszawy. Z Olsztyna. Z Jarosławia. W gdyńskim porcie był obecny prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, który wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim brał udział w uroczystościach poprzedzających wypłynięcie w rejs niepodległości. Polski koncern naftowy jako czempion polskiej gospodarki również ma zadania promujące Polskę poza granicami naszego kraju. Jest to wielkie wydarzenie, wydarzenie historyczne. Jesteśmy dumni, że możemy w tym wydarzeniu uczestniczyć. Po pierwsze, wydarzenie szkoleniowe, czyli ci młodzi ludzie płynąc będą również zdobywać praktykę. A po drugie, wydarzenie historyczne, które ma promować nasz kraj. Ci młodzi ludzie będą naszymi ambasadorami, będą pokazywać to, że jesteśmy pięknym, mądrym, dumnym narodem, który nie tylko ma historię stulecia, ale historię setek lat. I ten właśnie naród wniósł wielki wkład w rozwój cywilizacji i ludzkości. W każdym z portów, do których jednostka zawinie po drodze, ma odbyć się impreza promująca Polskę i setną rocznicę odzyskania niepodległości podczas wizyty w Panamie. Żaglowiec z polską załogą zatrzyma się w porcie na czas trwania Światowych Dni Młodzieży. Do portu w Gdyni żaglowiec powróci w marcu 2019 roku. PKN Orlen jest głównym sponsorem rejsu niepodległości. Ceny paliwa na stacjach są wypadkową wielu czynników i wcale decydującego wpływu na ponoszone przez kierowców wydatki przy dystrybutorze nie mają koncerny takie jak Orlen. Wartość podatków w litrze sprzedawanego paliwa również nie uległa zmianie. Dlaczego więc jest drożej? W okresie ostatnich kilkudziesięciu miesięcy cena ropy Brent wyrażona w dolarach podwoiła się. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o 61%. Od stycznia tego roku jest to wzrost o 18%. A ponieważ inne składowe mające wpływ na cenę litra paliwa nie uległy zmianie, ewidentnie widać, jak bardzo wzrost cen ropy na świecie przekłada się na ceny paliw na stacjach benzynowych, również w Polsce. Prawie 100% ropy naftowej wykorzystywanej w Polsce do produkcji paliw kupowane jest za granicą. Cena ropy zależy od kursu dolara i jeśli wartość dolara do złotówki rośnie, koszty zakupu stają się większe. W PKN Orlen robimy wszystko, żeby przy rosnących cenach ropy naftowej ceny paliw były jak najniższe. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że ceny paliw w Polsce są jedne z najniższych w Europie, ale również suma akcyzy i podatków jest również jedną z najniższych w Europie. Dzięki aktywności pana prezesa Daniela Obajtka w PKN Orlen przy przyspieszeniu nabrała dywersyfikacja dostaw ropy naftowej, jak również bardzo mocno optymalizujemy nasze koszty produkcji. Dzięki temu właśnie przy rosnących cenach ropy naftowej na świecie ceny paliw w Polsce są jedne z najniższych w Europie. Dodatkowy wpływ na ceny ropy naftowej miała przed kilkoma dniami decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa, który wycofał Stany Zjednoczone z międzynarodowej umowy z Iranem znoszącej embargo na handel irańską ropą w zamian za rezygnację Teheranu z prac nad bronią atomową. Cena ropy wzrosła do prawie $80 za baryłkę, a ten wzrost głównie był związany właśnie z zerwaniem porozumienia przez Stany Zjednoczone. Teraz wszyscy czekają na to, jak to się rozwinie. No i są wysiłki międzynarodowe, żeby jednak jakby tą sytuację załagodzić. Jeżeli ona zostanie załagodzona i nie pojawi się nowe, dodatkowe ryzyko,
to w zasadzie nie ma powodu, żeby ceny ropy rosły w górę, bo zmartwieniem dzisiaj to nie jest podaż ropy, tylko jest popyt na ropę. Mimo rosnących cen ropy naftowej w Polsce ceny paliw na stacjach benzynowych należą nadal do najniższych w Europie. W Katowicach odbył się Europejski Kongres Gospodarczy. W trzydniowym spotkaniu brali udział reprezentanci świata biznesu, nauki i polityki. W licznych debatach i dyskusjach uczestniczyli także przedstawiciele narodowego czempiona, jakim jest PKN Orlen. Tegoroczna edycja była jubileuszową. Europejski Kongres Gospodarczy odbył się w Katowicach już po raz 10. Jedna z dyskusji dotyczyła istotnego wpływu największych polskich firm w rozwój krajowej gospodarki z uwzględnieniem obecnie panujących trendów. Strategia PKN Orlen w zakresie elektromobilności wpisuje się w strategię polskiego rządu, co nas oczywiście bardzo cieszy. Mamy plany, żeby w najbliższym czasie na naszych stacjach paliw postawić 150 punktów do ładowania samochodów elektrycznych. W związku z tym jest to kolejna oferta dla naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę, że na dzień dzisiejszy nie jest to nasz core biznes, ale chcemy zająć pozycję, żeby w przyszłości zaproponować naszym klientom usługę, która będzie dużo bardziej powszechna niż jest w chwili obecnej. Jeśli chodzi o detal, również bardzo mocno rozwijamy sprzedaż produktów pozapaliwowych. W tej chwili przychody ze sprzedaży produktów pozapaliwowych stanowią ponad 30% łącznych przychodów detalu, ale wiemy również, że przyszłością PKN Orlen jest rozwój produktów petrochemicznych. Obserwujemy bardzo uważnie megatrendy, w związku z tym mamy plany, żeby rozwijać produkty petrochemiczne, wydłużać łańcuch wartości i oferować naszym klientom produkty jeszcze bardziej wyrafinowane. W jednej z sesji rozmawiano o bezpieczeństwie i biznesie polskiej energetyki w oparciu o jej strategię. Wśród poruszanych tematów był m.in. ten dotyczący połączenia grupy Orlen z grupą Lotos. Głos w dyskusji zabrali m.in. Maciej Mataczyński, profesor prawa europejskiego i spółek, partner zarządzający w kancelarii SMM Legal oraz Tomasz Wiatrak, wiceprezes zarządu spółki Unipetrol. Kwestia fuzji wpisała się w główne wątki tej debaty, które traktowały o zmianach strukturalno-własnościowych w sektorze paliwowo-energetycznym i wyzwaniach przed nim stojących wobec najbliższej przyszłości. Ważnym tematem poruszanym podczas kongresu była energetyka i jej przyszłość. Posiadamy koncesję na budowę farm wiatrowych na Bałtyku. Chcemy ją wykorzystać, w związku z tym przygotowujemy się bardzo mocno do tej inwestycji. To będzie znacząca inwestycja, to jest rzędu kilkunastu miliardów złotych, także bardzo duże wyzwanie dla nas, dla Orlenu. Jeżeli powstaną te polskie projekty na Bałtyku, jeżeli zaczniemy to budować, to tak naprawdę na dzień dzisiejszy jedyny element, który musielibyśmy importować, to są turbiny, nawet już bez samych łopat. Natomiast całą resztę, zarówno badania, zarówno budowa wieży, to wszystko może być wykonane przez polskie firmy, także byłby to niesamowity zastrzyk dla polskiej gospodarki, rozwój tej morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. Istotną kwestią w rozwoju energetyki jest także kogeneracja. Na niej właśnie opierają się inwestycje Orlenu w bloki gazowo-parowe. I bardzo się cieszę, że podkreśliliśmy to, że kogeneracja jest takim nadrzędnym sposobem produkcji i ciepła, i energii elektrycznej, który powinien być wspierany zarówno przez biznes, jak i przez państwo. Podczas dyskusji w Katowicach poruszano również kwestie szkolnictwa zawodowego. Orlen jako pracodawca dba także o wczesne nawiązywanie relacji z przyszłymi kadrami już na etapie edukacji. Dyskusja pokazała, że nie tylko PKN Orlen stawia na współpracę ze szkołami branżowymi. Założenia nowego systemu szkolnictwa zawodowego, które przedstawiła pani minister, jak pokazuje nasza praktyka, są przez nas realizowane, o czym świadczą chociażby nasze klasy patronackie, zatrudnianie absolwentów szkół branżowych, współpraca ze środowiskami akademickimi. Europejski Kongres Gospodarczy to nie tylko dyskusje i debaty podczas sesji plenarnych. Jednym z chętnie odwiedzanych miejsc, gdzie odbywały się kuluarowe spotkania, było stoisko naszego koncernu promujące produkty i marki, którymi można cieszyć się odwiedzając stację paliw PKN Orlen. Rada Nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na nabycie przez koncern pozostałych akcji spółki Unipetrol reprezentujących około 5,97% kapitału zakładowego. Orlen zamierza zaoferować wykupie ceny 380 czeskich koron za jedną akcję i tym samym utrzymać poziom cenowy z wezwania z grudnia z 2017 roku, na które pozytywnie odpowiedzieli akcjonariusze Unipetrolu posiadający łącznie ponad 31% akcji spółki. Do finalizacji transakcji niezbędna będzie jeszcze zgoda Czeskiego Banku Narodowego.
Niewiele czasu pozostało do zapisania się do startu w jednej z 11 dyscyplin, jakie będą rozegrane podczas tegorocznej Orlen Olimpiady. Olimpiada Orlen.pl to adres strony, gdzie możesz dokonać tego online, a przy okazji poznać istotne informacje na temat wybranej przez siebie dyscypliny. Piłka nożna, siatkówka halowa, koszykówka, bieg na 6 km, wyścig rowerowy, pływanie, żeglarstwo, karting, szachy, tenis stołowy oraz badminton. W jakiej dyscyplinie sięgniesz po medal? Go, czyli Grupa Orlen, jest już majowy numer naszego nowego firmowego wydawnictwa. Zapraszamy do lektury w numerze aktualności. Piszemy o najważniejszych wydarzeniach z życia Grupy Orlen. Biznes, sprawy pracownicze, publicystyka, sponsoring i sport. Zapraszamy też na największe imprezy, których patronem jest Orlen. Przeczytaj, majowy numer Go jest już dostępny. Złota medalistka olimpijska oraz wielokrotna zdobywczyni trofeów Mistrzostw Świata i Europy Otylia Jędrzejczak poprowadziła lekcje pływania na płockiej Podolance. Znana pływaczka wzięła udział w projekcie Bezpłatne lekcje pływania, finansowanego przez PKN Orlen i realizowanego przez rejonowe płockie WOPR. Więcej o wizycie Otylii Jędrzejczak w kolejnym programie. Podobnie jak w wielu miejscach w kraju, tak i w Płocku odbyły się obchody Święta Strażaków z okazji Dnia ich Patrona. Na Starym Rynku odbyła się część oficjalnych uroczystości, podczas której odznaczenia państwowe otrzymali strażacy Zakładowej Straży Pożarnej. Szef BHP PKN Orlen Tomasz Gościniak przekazał Zakładowej Straży Pożarnej wóz specjalistyczny. Tajemnice Panu Fer to tytuł jednego z projektów dofinansowanych przez Fundację Anvil dla Włocławka w ramach drugiej edycji konkursu Uczę się z Anvilem. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość poznać sylwetki polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego oraz Henryka Zygalskiego, a także dowiedzieć się, czym była Enigma i jakie są zasady działania maszyny szyfrującej. Nasza firma ma już swoją długą i piękną historię. Świadczą o tym zawodowe jubileusze pracowników, o czym często mówimy w naszych programach, ale są także inne, symboliczne momenty, które zapisują dzisiejszą historię Orlenu. Jednym z nich jest pół wieku DRW2, ważnej instalacji zakładu produkcyjnego. Spotkanie obecnych i części byłych pracowników DRW odbyło się w Domu Technika. Oprócz szefów obszarów jubileuszu wziął udział również członek zarządu do spraw operacyjnych Józef Węgrecki. Każdy już na wejściu otrzymał pamiątkowy medal z okazji 50-lecia DRW-2, a część oficjalną otworzył krótki rys historyczny przedstawiony przez najstarszego wśród obecnych pracowników instalacji, Marka Matusiewicza. Cieszę się, że wytrwałem przez tyle lat pracy i naprawdę to dla mnie wielki dzień. Pamiętam te lata 70., kiedy po prostu nawet sam system sterowania procesem był na takiej starej rosyjskiej sterowni. Były takie panele, bardzo duże pomieszczenia, prawda, i tak dalej, gdzie większość sytuacji awarii i tak dalej trzeba było likwidować z obiektu, czyli manualnie. Od pewnego czasu, od roku praktycznie 94, wprowadzono tak zwany rozproszony system sterowania. To ułatwiło sterowniczemu po prostu reakcję na wszelkie zakłócenia. System, jaki został wprowadzony właśnie po tej modernizacji, pozwolił na łatwiejsze kierowanie procesem, na lepsze. Ale... 50 lat od uruchomienia DRW-2 minie 26 maja. Jej start w 1968 roku był przełomowym momentem w historii zakładu produkcyjnego, ponieważ rozpoczął drugi etap jego rozwoju. Budowę rozpoczęto w lutym 1966 roku i zakończono w rekordowym tempie 26 miesięcy. Więcej o historii instalacji przeczytacie w najnowszym wydaniu firmowego miesięcznika, majowym numerze Go. Mówiliśmy już dziś o wielkiej żegludze i niepodległościowym rejsie Daru Młodzieży, a teraz o świetnie przyjętej przez mieszkańców Płocka inicjatywie, która realizowana jest w ramach projektu Orlen dla Płocka. Tym razem można było zobaczyć okolice z perspektywy płynącej Wisły i przy okazji poznać ornitologiczne bogactwo jej brzegów. W wyjątkowym rejsie ornitologicznym udział wzięło blisko 100 płocczan, którzy wyposażeni w lornetki podziwiali piękno otaczającej przyrody i niezwykłe krajobrazy. Przewodnik ze Stowarzyszenia Ptaki Polskie przez blisko 2,5 godziny opowiadał o widzianych w trakcie rejsu gatunkach ptaków i o ich zwyczajach. Wydarzenia tego typu, czy działania tego typu, czy wycieczki tego typu są bardzo potrzebne, ponieważ popularyzują wiedzę w sposób atrakcyjny nie tylko dla prawdziwych ornitologów, którzy oglądają ptaki na co dzień, ale też dla wszystkich ludzi, którzy mogą w ten sposób z tą przyrodą trochę bardziej się poznać, poznać te gatunki, które są obok nas, które żyją w miastach czy obok miast. Rejon środkowej Wisły to miejsce występowania unikalnych siedlisk, takich jak wyspy, piaszczyste ławice, jurwiste brzegi na rzece oraz stare łęgi wiązowe, wierzbowe i topolowe w dolinie. Naturalny, często dziki charakter rzeki sprawia, że znajduje tu schronienie wiele rzadkich gatunków ptaków. Podczas rejsu udało się zobaczyć takie gatunki jak mewa srebrzysta, mewa śmieszka,
łyska, czapla siwa czy łabędź niemy. Niektórzy wypatrzyli też bielika, niekwestionowanego króla polskiego nieba. Myślałam, że będę tutaj siedziała i się nudziła, myślałam, że będzie bardzo nudno, a okazało się, że bardzo spodobało mi się i obserwowanie ptaków i dowiedziałam się też kilku nowych rzeczy od pana, który opowiadał o tym wszystkim. No po prostu bardzo mi się podobało. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że był to bardzo dobry pomysł na spędzenie sobotniego dnia. Piłkarze ręczni Orlen Wisłę Płock zameldowali się w finale rozgrywek o Mistrzostwo Kraju. To cieszy, choć w półfinałach nie obyło się bez niespodzianek. Konia z rzędem temu, kto przewidziałby wynik meczu w Opolu. Ambitnie grający gwardziści w pierwszym półfinale udowodnili, że nie bez powodu dotarli do tej fazy rozgrywek. Zwyciężyli z Orlen Wisłą jedną bramką, ale pozostawał jeszcze rewanż w Płocku. Tu już nie było wątpliwości, kto był lepszy po rundzie zasadniczej. Pokazaliśmy przede wszystkim, że ten mecz w Opolu był naszym błędem dużym, naszym takim może dołkiem, z którego mam nadzieję, że dzięki dzisiejszemu spotkaniu wyszliśmy. Poczuliśmy się pewnie, bo gdzieś po kilku dobrych akcjach uwierzyliśmy w siebie i mogliśmy dalej kontynuować dobrą grę. Przed Orlen Wisłą Płock wielki finał i wielki rywal, ten sam od lat, Kieleckie Vive. I z tego się cieszymy, bo to był nasz cel, do tego dążyliśmy, a finał rządzi się własnymi regułami i zobaczymy, jak to będzie. Pierwsze spotkanie w Płocku 30 maja, rewanż 3 czerwca, to w Kielcach. Dowiemy się, kto zasiądzie na tronie mistrza Polski. Wisła Płock zakończyła sezon 2017-18. Piłkarze nożni pod wodzą trenera Jerzego Brzęczka osiągnęli najlepszy w ostatnich latach wynik i ostatecznie są piątą drużyną polskiej ekstraklasy. Mecz w Białymstoku miał duże znaczenie nie tylko dla gospodarzy, ale także dla drużyny płockiej Wisły. Ci pierwsi musieli wygrać i przy potknięciu Legii Warszawa mieli szansę na tytuł mistrza Polski. Z kolei Wisła, zdobywając 3 punkty, zapewniłaby sobie eliminację do europejskich pucharów. Jagiellonia wygrała 2-1, ale najbardziej z tego spotkania i tak wszyscy będą pamiętać sędziom boiskowym i tak zwanym warowcom największą pomyłkę tej wiosny w polskiej ekstraklasie. Nieuznanie ewidentnie prawidłowej bramki dla płocczan. Mimo zwycięstwa gospodarze cieszą się po tym sezonie z tytułu wicemistrza. Najlepsza Legia Płocka, Wisła ostatecznie na 5. miejscu. Gratulujemy piłkarzom, dziękujemy kibicom za doping, także na płockim stadionie. A konkluzja na koniec sezonu jest taka, że drużyna Jerzego Brzęczka zrobiła chyba najlepszy możliwy wynik. Czy zespół osiągnął maksimum możliwości i jaki będzie potencjał tej drużyny w nowym sezonie? Przekonamy się niebawem, ale poprzeczka została zawieszona wysoko. Tyle w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejny program już za tydzień. Do zobaczenia.